Plutycze. Ta urokliwa miejscowość ze spokojnej podlaskiej wsi zmieniła się w centrum wycieczkowe. Głównie w weekendy przyjeżdża tu multum ludzi, co dla miejscowych jest uciążliwe i przeszkadza w wieloletnich normach funkcjonowania. Jak mówią, na dłuższą metę jest to nie do zniesienia. Jednak nikt nie chce wypowiadać się oficjalnie przez nieprzyjemności, które mogą go spotkać ze strony fanów bohaterów serialu Rolnicy Podlasie. Jak opowiada jeden z sąsiadów Andrzeja Igienka, fani przyjeżdżają tłumnie, nawet autokarami. Nieraz są wulgarni, gdy zwraca się im uwagę, przez co przestaliśmy reagować. Miejscowość od jakiegoś czasu jest niemalże pod stałym nadzorem policji, a niektóre z interwencji możemy zobaczyć w internecie. Jak mówi jeden z sąsiadów, policja bez przyczyny nie przyjeżdża, nie skuwa ludzi bez podstaw. A tu co chwila coś się wydarza. Najczęstszym powodem policyjnych interwencji jest zbyt duże zgromadzenie osób. Na posesji Andrzeja Igienka gromadzą się na podwórku, przed domem, jak i na ulicy. Jak mówi jeden z rozmówców, ostatnimi czasy do gospodarzy przyjechali widzowie z Karpacza, a kilka minut po godzinie trzeciej zaczęli grać na harmonii i śpiewać, spacerując plutyczką ulicą. Takie imprezy trwają niemalże cały weekend, a plutycze mają już dość, gdyż jak twierdzi rozmówca, czują się jak małpy w zoo. A najgorsze jest to, że nie widać rozwiązania tej sytuacji. My ze swojej strony na pocieszenie jedynie chcemy dodać, że sława nie jest niczym trwałym i może skończyć się równie szybko, jak się zaczęła, a wieś odetchnie z ulgą. W tym odcinku to tyle. Dzięki za odtworzenie i słyszymy się w kolejnym.